W tym zadaniu musimy wskazać, która para liczb XY jest rozwiązaniem następującego układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo po kolei podstawiać X i Y z każdego z tych podpunktów ABCD do naszego układu i patrzeć, która para spełnia taki układ, albo możemy go wprost rozwiązać i obliczyć te rozwiązania. Ja wybiorę tę drugą drogę i rozwiążę ten układ równań metodą podstawiania. Z pierwszego równania wyliczę x. Można to bardzo łatwo zrobić. Stąd wynika, że x to się równa. Przenoszę te wyrażenia na prawą stronę. Ze zmianą znaku otrzymuję 3y minus 5. No i teraz, gdy wiem, że x wyraża się takim wzorem, to mogę podstawić pod x w drugim równaniu wyrażenie 3y minus 5 i otrzymam równanie z jedną niewiadomą y. To tak zróbmy dwa razy i zamiast x piszemy to wyrażenie 3y minus 5 plus dalej y plus dalej 3 to się równa 0, no i z tego równania y łatwo możemy wyliczyć. Wymnażamy 2 razy 3y to 6y, minus 2 razy 5 to będzie minus 10, plus y plus 3 równa się 0, 6y plus y to jest 7y, minus 10 plus 3 to będzie minus 7 równa się 0, czyli stąd wynika, że 7y jest równe 7, czyli y jest równe 1. No i teraz możemy x wyliczyć łatwo z tego wzoru. 3y minus 5, czyli 3 razy 1 minus 5. 3 minus 5 to jest minus 2. Czyli x jest równy minus 2, y jest równy 1, czyli poprawna jest odpowiedź C.